Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Star Sand. Jesteśmy w dniu, można powiedzieć, pierwszym, po pierwszej nocy jesteśmy. I pomyślałem, że coś tutaj będziemy szukać, na pewno jakiegoś miejsca bardziej zasobnego w te chociażby palmy. Nie chcę ciąć tych palm, co tu są. I też nie wiem, jak to wygląda. Wiem na pewno z tego, co założyłem przynajmniej, że żaby przynajmniej się w jakiś sposób tutaj pojawiają od nowa, więc jest spoko. Z głodu przynajmniej nie umrzemy. O, tam jakiś nawet zwierz jest, gazela jakaś. Właśnie coś myślałem, żeby łuk zrobić, ale na razie mam dosyć sporo przy sobie strzał i nie chciałbym się z nich wystrzelać. Słońce jest tam, w sumie niewiele mi to mówi. Tak nie za bardzo, no kurczę. Nawet nie wiem, gdzie jest tam ten domek, co przy nim byliśmy na początku. No tu temperatura dosyć szybko mi idzie w górę. Mimo posiadania naszego ekstra kapelusza. Więc zobaczyć, co to jest. Jakiś ten? Do odmierzania czasu? Czy po prostu można się tu schować? Nic tu na nim nie pisze. Tam też nic nie widzę. Nie do końca wiem, gdzie jestem. Jakbym przywalił znacznik, to mógłbym przynajmniej... chociaż w sumie mogę zrobić. Co ja tu potrzebuję? Patyk i lina. Lina... jest miejsce na linę? Dobra, weź to wyrzuć. Ja sobie zrobię teraz tutaj ten znacznik. Jak brak... aha, no tak. No dobra, weź to rzuć. Ojejku, nie tak. Teraz będę musiał to pozbierać. Ogonek? Tu jeszcze poleciały. Raz z powrotem. Będę przynajmniej wiedział mniej więcej, gdzie co jest. Dobra, postawiłem. Gdzie on się tu pojawił? Aha, bo dosyć... A, to w taki sposób. Czyli tak jakby ta strzałka wskazuje, że to w tamtą stronę byśmy poszli. No nie, raczej nam chodzi, żeby pójść w głąb. Dobra, weź to zabierz. O, nawet zrobił nam się z powrotem. Ekstra. Byłoby miejsce w ekwipunku, bo jak zrobi to przecież... zajmie to miejsce w ekwipunku. Dobra. To ja to zjem. O. I podniosę. Czyli trzeba by było iść w tamtą stronę, jeżeli chciałbym iść w głąb mapy. Czyli tu jest oaza i tak naprawdę tam nic za bardzo nie widać. Spróbuję podejść na tutaj wzgórze i z niego coś może zobaczę. Ta pustynia się taka mega wydaje duża. I taka zapewne też jest. Czy gdzieś tu jakąś oazę w pobliżu widać? No nie bardzo. Zaraz będę musiał chyba wrócić tam do siebie z powrotem. Chyba muszę po prostu zrobić ubranie, spróbować, bo tam widziałem, że jakiś zwierzak chodzi. Na nich wyfarmić jakieś skóry czy coś. I dopiero z nimi będę mógł coś tam próbować wyjść chyba poza obręb oazy. No bo jak widzicie, jest na tyle gorąco, ja się tak szybko grzeję, że nie ma szans, żebym gdzieś tam dalej doszedł. To tyle dobrze, że stało, więc można było iść się rozejrzeć, ale jak widzicie... No, za zbyt wiele tutaj nie ma. A czemu nie biegniemy? Aha, dobra, zmęczyłeś się, okej. Czyli wracamy do oazy, trzeba zrobić łuk. I no, na razie tyle, nic więcej nie będę robił, no bo mówię. Te drewno tutaj raczej nie zauważyłem, żeby odrastało. Ale może odrasta? Się mylę. Patrzymy. Dobra, wróćmy sobie. Zaraz się przegrzejemy. Wody to już nam chce się pić. Przydałoby się jakieś dodatkowe te na trzymanie wody.
Dobra. Ja sobie tutaj wyjdę. Znaczek postawimy w tym miejscu w takim razie. Dobra. Tam jest środek mapy, tak? Dobrze mówię? Tak, w tamtym kierunku jest mniej więcej środek tej mapy. To rozłożę i zabiorę. I zobaczymy, czy gdzieś. Tego zwierzaka już nie widać. Gdzieś chyba poszedł. Czy poszła? Dobra, zawieram to. No tutaj sobie wstępnie postawiłem taki klocek, żeby tylko zadanie poszło dalej odnośnie budowy bazy, ale widzę, że tutaj gra chce, żebyśmy w ogóle jakąś całą tutaj bazę chyba wybudowali, znaczy ogólnie żebyśmy postawili, może niekoniecznie tutaj. Dobra, to ja zobaczę, czy jest możliwość zrobienia, aj nie o to mi chodziło, jakieś skrzynki, skrzynia, ogonek razy 10, szkoda, bo ogonki to mi się przydają, palma kokosowa nie, daktylowa też zostaje. Kokosowa, daktylowa, kokosowa, juka. Co, już palm tutaj zwykłych nie mam? Najwyżej raz zetnę jakąś zwykłą w takim razie, ale szkoda trochę. No nic, dobra. Daktylowa poleci chociaż chwila. Zobaczmy, czy jest zebrana. Nie, dobra, zebraliśmy. Widać, jak gościu się skupia wzrokiem w ogóle nawet na tej, na palmie. Wszystko z tyłu takie robi się już niewyraźne wtedy. Wow! Gdzie on poleciał? Dobra, tu jest. Co chciałeś? Uciec. Nie ze mną takie numery. Akurat to tyle dobrze, że jak przy wodzie będziemy wstać, to będziemy się od razu chłodzić. Trzeba zwrócić uwagę na te palmy, jak to z nimi jest. Nie wiem, dlaczego chce cały czas coś budować. Nie ma miejsca w ekwipunku, no tak. Kilof, pochodnia. W sumie nic z tych rzeczy mi na razie nie jest potrzebne. O, mogę łuk nawet od razu zrobić. No i to, na to będę potrzebował skórę. Na plecak i torbę skórę potrzebujemy. A na ubranie materiał, którego niestety ja na moment obecny nie posiadam. Mogę to tak tu postawić? Mogę, ekstra. Tutaj sobie wrzucę takie rzeczy typu... Dobra, do wody lepiej wejdę, bo to chyba szybciej się schłodzę. A co to? Tak trochę zawiewa, jakby jakaś burza miała być. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Otwórzmy tego kamienie, patyki tu włożę. No może nie od razu. Zobaczmy, jak z tym łukiem. No wodzi z powrotem. Łuk potrzebujemy. Dobra, łuk potrzebuje linkę. Robimy linkę. Mamy. Włócznie może na razie nie. A tutaj patyki, kamienie, linka. Ok. A ile strzał zrobię? To w sumie też nie wiem. Patyki ja potrzebuję. Kamyki, tak? Patyki, kamyki. Chyba tam były. Czy tak zawiewa jakimś takim piachem? Faktycznie idzie burza. Dobra. Te, no. Strzałki byśmy chcieli. O, i dalej nie mogę. Nie, no mogę. Tylko miejsca pewnie nie będę miał. Trzy. To ile to będzie na raz? Jedna strzałka?
Nie, nie, dobra. Po 5. Dobra, może być. Tak to może być. Co byśmy jeszcze potrzebowali? Może tą włócznię zrobić. Lina kłoda. To odłożymy, to weźmiemy. To odłożymy. Linka jest, poproszę. Prymitywna włócznia jest i może ta pochodnia? Odstrasza muchy oraz inne owady. O. Chcemy do tego liścia i liny, czyli trzeba by było coś ściąć jeszcze raz. To taka to do ręki na pewno pójdzie. To na razie tu, bo i tak nie będę nic budować. Nie, no na pewno idzie burza. Bardzo długo się zbiera mimo wszystko, ale idzie. Okej. Wróćmy do tworzenia. No, nóż nie potrzebujemy na razie do niczego. Wieżyczka. Służy do oznaczania terenu, widać ją z daleka i po umieszczeniu pojawia się na mapie. Ciekawe jak wysoka jest. W sumie linki potrzebuję, tylko to dlaczego by nie zrobić? Dobra. Co myśmy chcieli? Pochodnie. Pochodnia potrzebuje linek. My potrzebujemy ogonka jednego. Weź rzuć jedno. Ciach. To możesz upuścić na razie. Same pochodnie robimy. Raz pochodnia. No to sobie teraz tutaj poukładać. Mamy tu uzbrojenie. I ta pochodnia tutaj poleci. No i co? To trzeba byłoby zostawić. To zróbmy tą wieżę obserwacyjną. Ona potrzebuje liny razy 4. Znowu coś musiałbym ściąć. Że to jest jeszcze jakaś zwykła palma. Palma daktylowa. O, jest. Daje. Dobra, czyli mamy teraz to, co powinniśmy mieć. Potrzebujemy teraz sobie zrobić linki. Czyli tak o, to tutaj rozdziel. Tak śmiesznie, ale okej. Okay. No i dobra. Tu. Upuś. Zaraz zrobimy z tego z ogonków liście. Oj. Nie tak to miało być. Lepiej byłoby skoczyć chyba, nie wiem, przejście w nocy. Pod warunkiem, że nic nie będzie próbował nas zeżreć. Dobra, weź to upuś.
Dobra. Myślę, że możemy się tam machnąć. Powiedzmy jakieś wzniesienie. Czyli w tamtym kierunku jest ta chałupka. Próbujemy nam pójść na ten przed nami. Kawałek i na nim umieścić tą wieżyczkę. Nie wiem, jak ona wysoka jest. Ale w sumie czy... dobry pomysł, bo myślę, że jak będziemy szli w tamtym kierunku, to jak będziemy mieli po drodze taką miejscówkę, żeby schować się przed, powiedzmy, palącym gorącem, to czemu by nie? Temperatura chyba spadła. Jakoś gwałtownie zaraz się nie podnosi, jak biegniemy. Może będzie padał deszcz. Wtedy byśmy mogli biec w sumie. W pobliżu piaskowej baza zbudowana z drewna uległa nieuszkodzeniu. Możesz naprawić ją za pomocą mocka. Ej, no super, ja tutaj wyszedłem, chcę coś postawić. Dobra, wracam, bo mnie to bije, nawet ta burza, widzę. Teraz z powrotem trafił. Nie, no dobra, to w dół trzeba iść. Jeżeli dobrze pamiętam. No, w dół, nie? Dobrze, to trafiłem. Myślałem, że nie wrócę. Schowam się w wodzie. Ej, co, ona będzie mnie pod tym, pod wodą bić? Gdzie, że nie? No, ale bez sens. Mam nadzieję, że to nas ochroni przed tą burzą piaskową. Ten nasz szałas. O, już myślałem, że nie. No, schowaliśmy się, to teraz rozumiem, że będziemy czekać, aż to się skończy. O, na szczęście bardzo szybko. Nice. Okej. Okay. Napijmy. To możemy zjeść daktyle. No ja na razie żadnych palnych mikstur robić nie będę. O, patyk. Jakiś zwierzak gdzieś tutaj? Nie biega może? Nie chciałby strzały w głowę? Palmy na razie nie ruszam. Jeżeli nie muszę. No bo mówię, szkoda. Dobra, to my tak o tam jest ten strzałka, czyli gdzieś w tym kierunku. Spróbujemy wejść na któryś wyższy ten... tą wydmę wyższą i na niej postawić naszą wieżę obserwacyjną. Ale nie będę czekał odciekać, czy można się tu tak schować? O, można. Elegancko. W pobliżu żadnej wyższej na razie nie widać. Więc myślę, że jak postawimy tutaj, to nie będzie tragedii. O, 15 sekund mogłem wytworzyć, jak tutaj szedłem. No, no okej. Okay. No tam w sumie nic z przodu nawet nie widać, żeby tak było widać. Chociaż z drugiej strony tej naszej chałupy też nie widać. Dobra, ochrona przed słońcem. I tak mam aż 50%. O! No trzeba spadać temperaturę nam nawet. Dobra. O. To jest takie w sumie... bez szału. Wieżyczka. A mogę na nią wejść? Mogę. Przypuszczam, że nie mogę. Lecę trochę wyżej. Widzę kolejny patyk. Tam nic nie ma. Tam też nie. Kurczę, no tak powiem, pustynia, no. Tak, chciałbym zajrzeć, żeby się nie zabić przy okazji. Dobra, biegniemy przed siebie. Zobaczmy, co tam jest. Ona powinna być na mapie, tak? No jest, jak najbardziej. Aczkolwiek, no widzę, że pokazuje, że dosłownie kawałeczek przeszliśmy, więc... chyba nie ma co liczyć, że zaraz obok coś będzie.
Tam nic nie widzę. Tam też nic nie widzę. Jesteśmy najedzeni w miarę. Picie mamy. Się napić, napiliśmy przed wyjściem. Kurczę, tą wieżę to mogą gdzieś tu aż postawić. Miałby może większy sens. Tak jak mówi tutaj gra, że te rzeczy z drewna się będą uszkadzać, to ciekawe, czy można z kamienia coś robić. Znaczy, obstawiam, że na pewno można, no bo nie bez powodu jest kilo w grze. Dobra, zapada zmrok, więc możemy iść bez większego problemu do przodu. Widzę, że pochodnia raczej się nie kończy. Więc to jest bardzo fajne. Życie też dosyć szybko się regeneruje, co jest dosyć miłe. Myślałem, że będę musiał jakąś miksturę chlać czy coś. No ale nie trzymam w ręce, bo... Czy przypadkiem się napiję, a nie potrzebuję. Kurde, no tak szczerze powiedziawszy, to dalej nic nie ma. Tam dosyć wysokie się te wydmy wydają. Żebym tutaj nie kopnął w kalendarz przez to, że za daleko pójdę. Wejdziemy na tą tom i zobaczymy, czy stamtąd coś widać. Po lewej też nic ciekawego. Po prawej również żadnych zabudowań. Teoretycznie chciałem się tym kierować, ale nic przy nich nie ma. Chociaż z drugiej strony też nie ma co na to patrzeć, bo rosnąć jak chcą, a i też nie widać je z dużej odległości, tylko z bliska dopiero. Dobra, odpocznij sobie. Pójdziemy na spokojnie. No. Dwa te księżyce czy coś. Myślałem, że tu woda wejdzie, bo tak się głęboko dosyć wydaje. No jednak nie. Jakieś dziwna taka poświata jakby tutaj jest. Ciekawe. Czy to cień taki? Dobra, idziemy do góry. Czy pamiętaj szczerze, że potrzebuję wody, żeby wrócić, a nie mam żadnej dodatkowej wody oprócz tej, którą już mamy. To też taka wysoka góra jakaś jest z przodu. O! Coś tu się na horyzoncie pojawiło. Kamień wystający z tego pewnie. Ze ziemi. No nie dobrze, woda mi się kończy. Co to jest? Czy w razie czego jeszcze mam kokosa? Z niego można będzie wypić co nieco, ale... Im dalej się oddalam, tym dłużej będzie trzeba, żeby wrócić. Też nie wiem, jak daleko udało mi się zajść. Jakiś kamień. Coś na nim napisane jest? Nie. A, to ta się chyba przewróciła. Ten taki. Ta kolumna, czy co to było? To nam jest w stanie przywrócić całe życie. Znaczy pragnienie. Czy mam coś przy sobie, żeby zrobić to? Patyk, lina. Liny pewnie nie będę miał. Wow, wow, wow. Łuk wyrzuciłem. No niedobrze. Panie, dajcie panie jakąś tu oazę. Jak wejdę na to i nic nie będzie, no to chyba trzeba będzie wracać. Tam coś widzę, że jest. To nie wiem. Dobra, ryzykuję. Idziemy zobaczyć, co to. Najwyżej będę wczytywał grę po zgonie. No w sumie nie wiem, co tu się stanie, jak umrzemy.
No to szczerze, nie robisz za dużo zakrętów, bo skończy się, że się zgubię zaraz znowu. Trochę czasu schodzi na to łażenie. Z tym nic nie można zrobić. O, chwila, gdzie to było? To była ta Fata Morgana. Myślę, że szedłem do czegoś, co nie istnieje. Butelka na wodę jest pusta już. Zobacz. Aha, dobrze. Jakiś budynek na środku tej. Tylko, że co może w nim być? Tylko, że szkoda, bo ja tutaj kipnę wychodzi na to, bo nie sądzę, żebym wrócił. Siekiera, jakbyś mógł, nie możesz. Ta droga prowadzi do gniazda. O, wow! Kurde, co to jest? Bierz tą, idę, o kurde! Wdychaj. No, ciekawe, że ja coś takiego jestem w stanie zabić. Mhm. To szybko biega? Kurde, no. Wow. Ty, ja mogę coś z tego zrobić? Joko to wielka. Ale mnie skubany wystraszył. Co to jest? Pazur. I tutaj mamy kawałek twardej skorupy. Nic, nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Mogę go, nie wiem, pokroić? Głodny jestem! Znaczy, głodny nie, ale pić mi się chce. Dobra. No to tym bardziej bym wolał, żeby łazić siekierą w jednej ręce. Ej, a tu skorpion idzie. Jest zimno, na ekstra. Idź sobie. Mogę cię zabić? No ma. O. Aha, bo to jest ten... Z tego coś można było zrobić, tylko zwierzęcy worek zawierający truciznę. Tylko, że no, ja teraz nie za bardzo mam. O! O! Starożytny zwój. Sałatka owocowa składnia... Aha, odblokowałem sobie jakieś te tutaj umiejętności. Tylko, że ja teraz umrę z zimna ekstra. Dobrze, dobrze. No dobra, to przynajmniej wiem, że coś tu jest. Ale no... Wikituje wychodzi na to. Starożytny zwój. Hełm, pancerz, ochraniacze nóg. Ekstra. Ekstra rzeczy, z którymi nie będę w stanie wrócić. Co to jest? Zbadaj. Piecz i moździerz. Poznano nowe schematy. Czy ja jestem w stanie się jakoś uratować? Panie i panowie, weźcie... Aha, jestem, mam pochodnie przy sobie. To się grzeje coś, tak? O, co to? Mogę to użyć? Dobra, nie, wyciągaj. Nie. O nie! Umrzemy. Mi dalej temperatura spada, ja nie mam jak tutaj rozpalić ognia nawet. Ognisko, ognisko. Śmierć się zbliża. A, nie ma szans, nie zrobię. Bo nie mam kamieni. No taka lipa, trochę lipa, nie powiem. No ale jakieś te odkryłem. Przynajmniej będziemy widzieli, co się stanie, jak umrę. A jestem w stanie zrobić tutaj znaczek? A nie. Musimy przywalić zgona. Główne menu. No to gra się nie patyczkuje. Zobaczmy, jak wczytam grę. To będzie moment.
Trzeba tak od razu zrobić, tylko w inną stronę pójść. Dobra, to tam wiem, że jest pancerz. Tu jesteśmy w momencie, jak kurczę, nie zrobiłem sobie niczego. No dobra, na tym zakończymy ten odcinek. Ja zrobię w sumie to samo, co zrobiłem wcześniej, co żeście oglądali. W sumie. I w tym wypadku postaram się to jakoś lepiej zrobić. Nie wiem, przeniosę tą wieżę gdzieś dalej. Spróbuję w ogóle upolować tę zwierzę. Ale to już... co? Jakie y? Faktycznie y. Ale to już w następnym odcinku. Ja idę zrobić łuk, spróbuję złapać to zwierzę. Przygotuję się na jakąś dłuższą wyprawę. I wtedy pójdziemy gdzieś dalej. Ewentualnie może zajrzę do tej... Nie wiem, co to tam było. W świątyni czy czegoś. I ubiję tego robala tym razem trochę szybciej. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.